Świnowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Remont domu Kasprowicza. Warsztaty w bibliotece. Wakacje w muzeum. Niebawem ruszy remont domu rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Inwestycja ma być zakończona w maju przyszłego roku. Właśnie niedawno została podpisana umowa na wykonanie prac i kiedy te prace ruszą, czego dotyczą? Istotnie prace dotyczące konserwacji domu rodziny Jana Kasprowicza wraz z wyposażeniem ruszą niebawem, za chwileczkę. 6 lipca powiat inowrocławski podpisał umowę z wykonawcą, podkreślę co bardzo ważne, z wykonawcą lokalnym wyłonionego w postępowaniu przetargowym zadania. Droga oczywiście prowadząca do tego nie była łatwa, bowiem dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym udało nam się wyłonić wykonawcę. Niemniej cieszy nas bardzo ta inwestycja, bo wspomnę tylko, iż jest to zadanie, które tak naprawdę czekało na swoją realizację. No myślę, że mogę to powiedzieć na pewno od ponad 20 lat. To zadanie dotychczas funkcjonowało w wielu dokumentach strategicznych, w wielu planach, ale niestety z uwagi na brak zewnętrznych środków dofinansowania jego realizacja nie była możliwa. Uzyskane przez powiat inowrocławski dofinansowanie w ramach programu Polski Ład umożliwiło nam realizację tego zadania. Wspomnę tylko, iż powiat inowrocławski pozyskał 90% dofinansowanie, wkład własny powiatu to 10% w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Wysokość całkowita tego zadania to ponad 1 438 000 zł, dofinansowanie to ponad 1 295 000 zł. I wkład własny to ponad 143 tysiące. Co za te pieniądze uda się zrobić? Zakres, spektrum prac zaplanowanych w ramach tego zadania jest bardzo szeroki, bowiem to nie tylko konserwacja, nie tylko kapitalny remont domu rodziny Jana Kasprowicza. Przypomnijmy, że jest to oddział muzeum, naszego powiatowego muzeum imienia Jana Kasprowicza. Zakres prac będzie obejmował prace budowlane, a więc prace elewacyjne, roboty wewnętrzne, instalacje wewnętrzne, instalacje zewnętrzne, także prace również w budynku gospodarczym, budynku znajdującym się obok, ale oprócz tego również zagospodarowanie terenu, a więc całe zagospodarowanie domu rodziny Jana Kasprowicza będzie otoczone pięknymi drzewami owocowymi, zostanie stworzony, myślę, że niezwykły taki kujawski ogródek kwiatowy, ale to, co jest ważnym elementem tego zadania, to także wyposażenie, o tym nie zapominajmy, dlatego że to miejsce jest wyjątkowe z uwagi oczywiście na to, że mamy nadzieję, że będzie łączyło elementy teraźniejszości i historii. Będziemy w dalszym ciągu opowiadać oczywiście o Janie Kasprowiczu, ale też mamy nadzieję, że ta inwestycja pozwoli zintegrować społeczność lokalną wokół kultywowania tych niezwykłych właśnie tradycji kujawskich, a zatem promocja Kujaw, Jana Kasprowicza i Szymborza to na pewno to, co będzie przyświecało tej inwestycji. I co takiego szczególnego też zaplanowaliśmy w ramach tego zadania, to także wyposażenie, jakie planujemy obok robót budowlanych. I tutaj mam na myśli wiele elementów. Będą to multimedia, a więc zarówno infokioski zewnętrzne, które będą opowiadały o Janie Kasprowiczu, innego rodzaju multimedia, podłoga interaktywna, która także będzie opowiadała o Janie Kasprowiczu, o zwyczajach kujawskich. Otworzymy także podwoje domu Kasprowicza dla dzieci, dla najmłodszych, dla wszystkich zainteresowanych. Myślę, to co jest ważnym elementem także tej inwestycji, to stworzenie także bazy rowerowej, a zatem bezpośrednio z miejsca docelowego, jakim będzie dom rodziny Jana Kasprowicza, będzie można rowerem przejechać do pobliskiej góry, Szarleja, czy także Dołojewa, ale także będzie to świetna okazja, aby skomunikować główną siedzibę muzeum właśnie z oddziałem no, od dawna już niefunkcjonującym. Mam nadzieję, że jak gdyby uda się podkreślić tą niezwykłość oddziału domu rodziny Jana Kasprowicza, no, który myślę, że jest takim unikatowym, jak gdyby unikatową inwestycją także w przestrzeni takiej kulturowej regionu, powiatu, no ale również kraju. Biblioteka Miejska w czasie wakacji nie zapomniała o najmłodszych.
tajemniczym ogrodzie, czyli oddziale dla dzieci, odbyły się kolejne warsztaty. No właśnie, w wakacje również sporo się dzieje w samej bibliotece, w tajemniczym ogrodzie. Co tym razem? Na jakie zajęcia trafiliśmy? Trafiliśmy na zajęcia plastyczne, czyli zabawy z akwarelami, podczas których będą przeważać głównie motywy roślinne, ale nie zabraknie też zabaw z akwarelą, żeby dzieci zobaczyły, jak ta farba działa, jak można się nią bawić, jak można nią tworzyć. A na końcu podsumowaniem zajęć będzie stworzenie takiego letniego pejzażu. No to pokazuje, że pracując w bibliotece trzeba mieć rozliczne talenty. Trudna to jest sztuka, malowanie roślin akwarelami? Myślę, że nie. Oczywiście potrzeba systematycznej pracy, ale tutaj sobie z tym doskonale poradzimy. Więc myślę, że dzieci będą miały frajdę i okaże się, że wcale nie jest tak trudno malować akwarelami. To są zajęcia w ramach takiego wakacyjnego cyklu, tak? Tak, w ramach pracowni kreatywnej, wakacyjnej, która działa u nas przez całe lato. Oczywiście też na innych filiach, także zapraszamy, bo w sierpniu również mamy przygotowane atrakcje dla dzieci. U nas w oddziale dla dzieci akurat będą to warsztaty z tworzenia obrazów pyłkiem bursztynowym. Zajęcia odbędą się w sierpniu i oczywiście inne zajęcia ekologiczne, plastyczne, także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli do nas dołączyć. To skąd czerpiecie inspirację, skąd pomysł, żeby właśnie takie warsztaty ekologiczne z wykorzystaniem na przykład bursztynu tworzyć? Akurat warsztaty bursztynowe poprowadzą animatorzy z Modrej Sowy, także myślę, że wielu ciekawych rzeczy będzie można się dowiedzieć i oczywiście bursztyny kojarzą się z wakacjami, także myślę, że jest to fajna opcja na spędzenie wolnego czasu. A gdzie znaleźć informacje, co, gdzie, kiedy? Informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej i na Facebooku i oczywiście zasięgnąć opinii u nas telefonicznie. Aha, czyli zapisy telefonicznie też, tak? Tak, oczywiście, cały czas. W Muzeum imienia Jana Kasprowicza dzieci miały okazję poznać tajemnice starożytnego Egiptu. Wszystko dzięki wakacyjnym, edukacyjnym warsztatom. Właśnie kolejne zajęcia w muzeum. Co się dzieje tym razem? Dzisiaj przywędrowaliśmy z Napoleonem do Egiptu. Młodzież poznaje sposób produkcji papirusów. Co prawda nie mamy oryginalnej rośliny, tylko wersję doniczkową, natomiast po prostu robimy papirus ze słomy, splatając, układając ją tak, jak to było robione w starożytnym Egipcie. Nasza jest sucha, więc sklejamy ją zwyczajnie klejem. Natomiast papirusy po prostu były robione ze świeżych roślin, które trzeba było utłuc tak, żeby puściły sok i one sklejały się własnym sokiem. Będziemy robić dalej narzędzia, instrumenty muzyczne, sistrum, które było tak naprawdę grzechotką, często brązową, czasami z szlachetniejszych metali dodawano też do tego. Grzechotka, która była nieodzowna w każdym domu. Przybierały one różne formy. My nie mamy też możliwości zrobienia oryginalnego. No tutaj dzieciom nikt brązu lać nie pozwoli. Natomiast mamy dzwoneczki, mamy papier i sprawdzimy, czy rzeczywiście ten dźwięk, który jest znany z oryginalnych grzechotek znalezionych archeologicznie na stanowiskach, będzie podobny do tego naszego dźwięku, który się uda tutaj uzyskać i czy ten koncert nasz rzeczywiście będzie głośny i będzie przyciągał szczęście dla młodzieży. Wybierzemy się również typowo na wykopaliska archeologiczne do naszej piaskownicy, gdzie poznamy zasadę mumifikacji, zobaczymy, jak to wyglądało, dlaczego chowano to w różnych pojemnikach, jak te pojemniki wyglądały. No i na koniec oczywiście coś zamumifikujemy. Mamy bandaże, mamy młodych techników, którzy tutaj już produkują papier, więc będą dalej ćwiczyć. Czyli tak solidna porcja wiedzy połączona z ciekawymi warsztatami. To właściwie takie zajęcia rozwijają w różny sposób i manualnie, ale także dostarczają sporą dawkę wiedzy. Na pewno tak, ale też łatwo jest właśnie zapamiętać, jeżeli widzimy nie tylko urnę, kanopę, ale możemy jej dotknąć, sprawdzić, co jest w środku, dlaczego ta twarz jest połączona z konkretnym organem. Nie mamy oryginalnych organów, spokojnie, krew nie będzie się lała, zresztą to i tak było suche. Natomiast no, jest to ciekawa forma zapamiętywania tego,
to, z jaką działalnością w starożytnym Egipcie był powiązany, jak wyglądał ustrój społeczny, to wszystko przekłada się na to, co można było wykonać, co kto posiadał, co miał, no i sprawdzić, czy to było proste do zrobienia. Bo tak naprawdę technikę produkcji papirusowych materiałów piśmienniczych to mamy w zasadzie bardzo podobną. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.